nami Collins, słynny samochodziarz. Ustalmy najpierw, czym przyjechałeś na galę i czym wyjedziesz. Może nie samochodziarz, a pan, który personalizuje, chłopak, który personalizuje jedne z najlepszych samochodów na świecie. Dokładnie. To czym przyjechałeś, a czym wyjedziesz? W kilku miejscach na świecie. Wiesz co, przyjechałem, przyjechałem fajnym autkiem, o takim normalnym autkiem, jest okej, troszkę starym, ale z fajną nazwą. Nie lubię się chwalić, lubię skromnie podchodzić do tematu. Ale wracasz tym samym. Wracam tym samym, tak. Mało tego, ja jeszcze teraz właśnie wracam nim jutro do Anglii. Słuchaj, walka twoja przegrana niestety, ale nie jesteś jakiś złamany, wszystko jest dobrze. Tak, walka z tego, co wypunktowali sędziowie, przegrana. Dostałem mnóstwo SMS-ów i wiadomości, że powinien być remis. Może te ekwilibrystyczne, nie wiem, kopy Rafała, które w ogóle nie robiły na mnie żadnego wrażenia, nie siadały, tylko siadały na gardę, może jakoś je liczyli. I dużo ludzi powiedziało, że powinno być remis. Widziałem teraz Rafała po walce. Ma twarz dużo bardziej obitą niż moja. Nie wiem, czy oni tych ciosów nie widzieli, czy nie. Ja też dostałem kilka ciosów, nie powiem, że nie. Uważam, że walka była wyrównana, na pewno jej nie wygrałem, ale nie uważam też, żebym ją przegrał. Tą walkę można było wygrać też obalając, bo w ogóle parteru u was nie było. Jakieś obalenie, to są duże punkty, prawda, w MMA. Troszkę tylko mi zabrakło. Tak, trochę zabrakło obaleń. Był duży dystans. Jak dawałem Rafałowi duży dystans, to Rafał wtedy robił te swoje kopy. Ja nie ukrywam, że dlaczego ja tą walkę, powiedzmy, że przegrałem, czy w mojej głowie zremisowałem, dlatego że mnie troszkę przytkało. Nasz program, absolutnie nie chwaląc się, oglądają miliony widzów w Polsce. Jest dosyć znanym programem i dostawaliśmy na nasze fanpage i wszędzie, gdziekolwiek tylko mogli, nawet listy, setki, może nie tysiące, ale setki wiadomości tygodniowo, nie codziennie, ale tygodniowo, że tą walkę wygram, że będzie dobrze, że nie ma innego wyniku i tak dalej, więc troszkę mnie to usiadło na głowę. Ja bardzo im dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie i bardzo was kocham i szanuję, kłaniam się bardzo nisko, ale troszkę miałem presji. Rafał, jego czas był kiedyś, teraz miał troszkę presji, dużo mniej presji, wydaje mi się, niż ja i troszkę poszedł do tego z zimną głową. Tak czy inaczej, ja dalej będę uważał, że ta walka powinna być zremisowana. Ja tu z nim już wcześniej rozmawiałem i on powiedział mi, że też troszkę był zestresowany na początku szczególnie, że nie był sobą. Oczywiście, że Rafał był zestresowany i każdy chłopak, który dzisiaj wszedł do klatki, był zestresowany i nie ma tutaj cofania kować, jesteśmy nowicjusze, bawimy się w ten sport. Dzięki takim ludziom jak Mamet Kalidow, Asia Jędrzejczyk, Terla, Jurkowski, Łukasz, którzy poświęcili temu życie, którzy, nie wiem, mieli wiele razy połamane żebra, nosy i zęby wybite i tak dalej. Dzięki temu ten sport stał się tak popularny i dzięki temu my możemy się w ten sport pobawić, bo umówmy się, nikt dzisiaj z nas nie jest fighterem i fighterem nie będzie. Wszyscy mamy powyżej 30 lat. Rafał ma nawet chyba 40 lat, więc to jest zabawa. Troszkę za bardzo może się spiąłem, troszkę miałem dużo na głowie i nie skończyłem tej walki tak, jak bym chciał. Tutaj dodajmy, że ty MMA interesujesz się już dłużej niż od przed chwili, prawda? Pamiętam, na przykład wspierałeś dziewczyny w Ladies Fight Night, także to MMA jest gdzieś tam w kręgu twojego zainteresowania już jakiś czas. Tak, MMA zawsze gdzieś tam jakoś płynęło w naszych żyłach. Trenowaliśmy z Rafałem kilka lat temu, przez 2 lata tak konkretnie. Potem było kilka lat przerwy ze względu na nasz program. I potem pojawialiśmy się w Polsce na różnych galach, na Ladies Fight Night, potem pojawialiśmy się na Fenie, potem wiele razy byliśmy na KSW zapraszani, więc bardzo dziękuję organizatorom KSW za zaproszenia, za to, że nas dbają. I wiedzieliśmy, że taka akcja może się przytrafić, więc od 1,5 roku sobie trenuję, a od 3 miesięcy mniej więcej wiedziałem, że coś się stanie, kilka propozycji było z różnych federacji, więc wiedziałem, że coś będzie i od 3 miesięcy przygotowywałem się do tego, żeby zawalczyć i kurczę, troszkę mnie ten stres dzisiaj zeżarł, bo nie wykonywałem całego planu tak, jak bym chciał. Ale rozumiem, kontrakt jest i dalsze walki w FFF będą. Dalsze walki mam nadzieję, że będą, to zależy od organizatorów. Ja bardzo chciałbym się pokazać jeszcze raz z innej strony. Sport jest taki, że się wygrywa lub przegrywa. Nie było nokautu. Ludzie mówią, że daliśmy dobrą walkę, że pokazaliśmy serce i że fajnie się nas oglądało. I uważam, że mają rację. Dobrze się nas chyba oglądało. Werdykt jest taki, jaki jest i ja tam nic z nim za bardzo nie będę robić, ponieważ może sędziowie mają rację. No i właśnie to trzeba podkreślić, bo często, kiedy myślimy o walkach freakfightowych, to myślimy, o to się szybko skończy, albo będzie nudne, albo niesportowe i tak dalej. Wasza walka była naprawdę sportowa. Tak, walka była sportowa. Ja Rafała kilka razy trafiłem. Ja nie wiem, czy sędziowie mi tego nie punktowali, czy...
Czy nie widzieli tego, widziałem teraz Rafała, ma opuchniętą buzię, cały jest pobity i tak dalej, ja tak jak nie wyglądam i no ale nie wiem, czy może nie widzieli, myśleli, że dostał na gardę czy tak dalej, policzyli mu te ekwilibrystyczne kopy, które absolutnie nie robiły namierzonego wrażenia, szły na gardę, jeden dostałem gdzieś tam delikatnie w brzuch i nie wiem, dlaczego tak wypunktowali, no ale tak jak powiedziałem, pewnie znają się lepiej niż ja się tylko bawię, to był sport, może za bardzo chciałem i nie zrobiłem pewnego planu. Dzięki serdeczne i pamiętaj, nie pomyl aut. Nie, absolutnie, jestem w dobrym stanie. Pozwoliłem sobie dzisiaj nawet, nie wiem, możecie wyciąć lub nie, pozwoliłem sobie nie na drinka, a ja alkoholu praktycznie w ogóle nie piję, zdrowo się odżywiam, zdrowo jem, sportu dużo uprawiam, tak jak tutaj wszyscy chłopacy, dużo dzisiaj krwi wylali wszyscy i Radek dzisiaj wylał dużo krwi i Pudzian ledwo zszedł z maty. Walka wieczoru skończyła się tak, jak skończyła, tak jak wszyscy myśleli, że tak się skończy i niestety tak się skończyła. Marcin nie pokazał zbytnio serca do walki, a poza tym nie mógł, ponieważ uważam, że Trypson jest dużo sprawniejszy niż on i no i po prostu to pokazał. Nie zawiodła się walka wieczoru? Znaczy walka wieczoru mnie zawiodła, ponieważ chciałbym, jeżeli jako walka wieczoru, chciałbym, żeby trwała dłużej i była bardziej spektakularna. Ale ta walka wieczoru była do zobaczenia. Nie wiem, jak Marcin ma stalową psychikę, jest mistrzem Polski, jeżeli chodzi o psychikę, jeżeli chodzi o to, ile można hejtu na siebie wziąć, tego mu nikt nie odbierze. Prywatnie jest dobrym człowiekiem, z tego co mi dużo ludzi powiedziało, dba o rodzinę i o dziecko. To się liczy najbardziej. Dzięki serdecznie. Dziękuję uprzejmie.